17 października wspominamy świętego Ryszarda Gwyna, męczennika. Ryszard Gwyn urodził się w Llanidloes w hrabstwie Montgomeryshire na terenie Walii około 1537 roku. Studiował w Kolegium Świętego Jana w Cambridge, jednak musiał przerwać naukę po 2 latach. Kontynuował ją na Uniwersytecie w Cambridge, jednak był jednym z najuboższych studentów. Gdy panująca królowa Elżbieta I Tudor wymogła zaparcia się wiary katolickiej i uznania jej za najwyższą władzę kościelną, jego dotychczasowy sponsor i wykładowca na uniwersytecie nie zgodził się na to, wyjechał z kraju i kontynuował swoją pracę naukową w mieście Douai we Francji. Ryszard udał się tam za nim i tam też kontynuował naukę wraz z wieloma studentami, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Anglii. Tam też przygotowywali się do kapłaństwa. Ryszard ukończył naukę na Uniwersytecie w Douai, ale nie przyjął święceń kapłańskich. Jako świecki nauczyciel powrócił na wyspy w 1562 roku i osiedlił się w północno-wschodniej części Walii, gdzie też otworzył własną szkołę. Jednocześnie ciągle również się dokształcał. Ożenił się z Katarzyną i był ojcem 6 dzieci, lecz 3 z nich zmarło w dzieciństwie. Na krótko przyłączył się do kościoła anglikańskiego, co dawało mu możliwość pracy nauczycielskiej, jednak sumienie wyrzucało mu zdradę. Nawrócił się i publicznie zaczął popierać księży katolickich. Przestał chodzić na nabożeństwa anglikańskie i tym samym ściągnął na siebie nieprzychylność, a wkrótce i wrogość ówczesnych władz. W 1579 roku rozpoczęły się jego prześladowania. Mimo iż cieszył się dobrą opinią jako nauczyciel, musiał wielokrotnie zmieniać miejsce zamieszkania, był kilkakrotnie aresztowany, więziony, torturowany i karany. W czasie pobytu w więzieniach napisał kilka kolęd i wiersze wzywające do wierności starej matce kościołowi. W październiku 1584 roku kolejny raz stanął przed sądem. Przekupieni świadkowie zeznali m.in., że uznawał zwierzchnictwo papieża i że to papież jest widzialną głową kościoła. 10 października 1584 roku po kolejnej publicznej odmowie uznania zwierzchnictwa królowej nad kościołem ogłoszono wyrok. Ryszard został skazany na karę śmierci. Na sali sądowej była obecna jego żona Katarzyna z najmłodszym dzieckiem na rękach. Jeden z oprawców zwrócił się do niej z żądaniem, by nie naśladowała męża, na co Katarzyna miała odpowiedzieć: jeśli za mało ci krwi, możesz także i mnie odebrać życie. Opłacisz jakiegoś świadka, a ten złoży odpowiednie zeznanie przeciwko mnie, tak jak składali je inni wobec mojego męża. Za te słowa została na kilka dni wtrącona do więzienia, po czym zwolniona za kaucją. Przed egzekucją Ryszard powiedział: pamiętajcie, moi rodacy, o waszych duszach. To tylko 1 godzina cierpienia, ale czym jest ona wobec wiecznych katuszy piekielnych? Nie traćcie dusz waszych. I dodał: byłem wesołym człowiekiem, lubiłem żarty i jeśli kogokolwiek w jakikolwiek sposób obraziłem, błagam w obliczu Boga o przebaczenie. Pobłogosławił żonę i dziecko na jej rękach. Wybaczył wszystkim, którzy go o to prosili, strażnikom, katu, a przed powieszeniem wyszeptał: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, Jezu, zmiłuj się nade mną. Na miejsce kaźni szedł spętany łańcuchem, a ręce zakuto mu w kajdany. Jednak trzymał w nich sznurek z węzełkami, który zastępował mu różaniec. Wyrok wykonano w Wrexham, w Walii, 17 października 1584 roku. Ryszard miał wtedy 47 lat. Kanonizowany był przez papieża Pawła VI 25 października 1970 roku wraz z 39 męczennikami z tamtego okresu prześladowań kościoła w Anglii. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, świętego Ryszarda, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.